Witam wszystkich, z tej strony Sławek Suchomski. Zapraszam na pierwszy odcinek cyklu MLKS Poznajmy się. Pierwsze pytanie, Damian Rogowski i Patryk Mrozik. Suchy, skąd takie pozytywne nastawienie? Myślę, że bez pozytywnego nastawienia za daleko byśmy nie zaszli. Trzeba się czuć zawsze w gazie, zawsze w formie, zawsze gotowy do gry. To już jest na pewno połowa sukcesu. Następne pytanie, Dominik Bąk. Kręci cement betoniara? Bączek, jak będzie wynik podobny jak w Kończewicach, to myślę, że na powrocie z Radomina będzie kręcić jeszcze bardziej. Mateusz Kunek. Sławomir, w jakiej drużynie, w której grałeś, była najlepsza atmosfera? Ja miałem to szczęście, że grając czy w nieistniejącym już niestety taksusie Komierowo, czy w Gromie Więcbork, czy teraz w Krajnie, atmosfera jest na najwyższym poziomie, nie ma żadnych sprzeczek, kłótni, wiadomo, niekiedy można mieć różne zdanie na różne tematy, ale zawsze jakoś dochodzimy do pomyślnego rozwiązania i jest wszystko okej. Okay. Tak konkretnie nie potrafię powiedzieć, w jakiej drużynie była najlepsza, no ale myślę, że w tych trzech klubach, w których grałem, które wymieniłem, była naprawdę super. Kuba Włoch. Suchy, dlaczego akurat Pio Pio? No moja sympatia do Krzysztofa Piątka, czyli wspomnianego Pio Pio, wzięła się z tego po przejściu z polskiej ligi do ligi włoskiej. Można powiedzieć, że wszedł do tej ligi prosto razem z drzwiami. W każdym meczu praktycznie zdobywał gole, pokazał, że niepotrzebna jest aklimatyzacja, tak jak to w wielu przypadkach młodych polskich piłkarzy bywa. Jest w moim wieku, jesteśmy rówieśnikami, ma kozacką cieszynkę i to tak chyba dlatego sobie go upodobałem. Patryk Stankę. Kiedy pijemy? No Stona, jak przyjedziesz, będziesz w kraju, dasz znać, postawisz i pijemy. Robert Węgleski. Kolega z taksusa były. Suchy, dlaczego MLKS Krajna? No już jakoś od dzieciństwa kibicowałem Krajnie. Mój dziadek był Zagorzałem kibicem i też tą sympatię do klubu tak we mnie zaszczepił. Jak tylko pojawiła się oferta z Krajny, to postanowiłem to wykorzystać i mam nadzieję, że jeszcze długo w tym klubie na jako takim poziomie pogram. Kanał 10. Jak oceniasz ostatni mecz z Wiktorią Czernikowo? No na pewno mecz bardzo trudny, też nie pomagały warunki atmosferyczne, bardzo wysoka temperatura. Uważam, że zabrakło nam troszkę takiego cwaniactwa boiskowego. Przy prowadzeniu 1-0 powinniśmy ten mecz dograć spokojnie do końca, dowieść ten wynik. Niestety dwie akcje drużyny z Czernikowa, no i dostajemy dwie bramki i to goście jadą do siebie z trzema punktami. Niemniej uważam, że Wiktoria jako Beniaminek nieraz urwie punkty faworytom. Mikołaj Tarnowski. Kiedy FIFKA? No Mikołaj, dajesz znać, umawiamy się i przychodzisz i gramy w FIFKę. Bolesław Michalski. Jak oceniasz współpracę z MLKS Krajna Sępólno-Krajeńskie? Na pewno razem z kolegami mamy bardzo dobry kontakt, czy to z trenerem Darkiem, czy z trenerem pierwszym Bartkiem, z kierownictwem, z prezesem. Klub zapewnia nam w miarę jak najlepsze warunki do gry, do treningu, tak więc współpracę oceniam jak najbardziej na plus. Damian Mierzwa, ulubiony piłkarz z dzieciństwa i obecnie to? No z dzieciństwa całkiem do początku, jakbyśmy się cofnęli, to Luis Figo, Zinedine Zidane z ery galaktycznego Realu, Steven Gerrard, Liverpool, no ale chyba tak najbardziej to byłem zafascynowany, pewnie jak większość moich kolegów w tamtym czasie, Ronaldinho. Dla mnie to jest no chyba jeden, no jak nie najlepszy grajek na świecie. A obecnie no to Robert Lewandowski na pewno i wspomniany Krzysztof Piątek. Kamil Bryś. Jak tam perskie dywany, Suchy? No perskie dywany już doszły do, już są w jak najlepszym porządku i czekają na następne spotkanie, być może po sobotnim meczu w Radominie. Paweł Zieliński. Najlepsze wspomnienia z MLKS Krajna Sępólno-Krajeńskie. No wiele ich było, ale myślę, że na pewno awans do piątej ligi. No, mi jako zawodnikowi nigdy nie udało się z żadną drużyną awansować do czasu awansu do piątej ligi z Krajną. Także myślę, że to jest takie no
chyba najlepsze wspomnienie, na pewno najlepsze wspomnienie z gry w Krainie. Chyba mamy wszystkie pytania. Tak, zgadza się wszystko. Do drugiego odcinka cyklu MLKS Kraina poznajmy się. Nominuję naszego jednego z naszych bramkarzy, Kamila Brysia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców.